Postaram się teraz przyspieszyć, tym bardziej, że w zasadzie najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. Jest rok 87, Moczulski wychodzi z więzienia, wydaje się być umierającym, są zdjęcia, jak wyglądał, no więc nie wyglądał dobrze. Miał bardzo duże problemy z sercem. Wydawało się, że jest potrzebna operacja na otwartym sercu i... Przepraszam cię bardzo, z ale tego... nie obchodzi mnie, jak Moczulski wyglądał, tylko wróć do Międzymorza. Międzymorze, bo okay? Jest Międzymorze. Bo możemy opowiadać, jak wygląda Moczulski, jak wyglądała jego żona, jak wyglądał zięć i w ogóle. Ale jak przerywacie, to nie jest szybciej. Mówię o tym, dlatego że może się wydawać dziwne, jak to się stało, że ktoś, zwłaszcza ktoś taki jak Moczulski, po dwóch procesach nagle dostaje paszport i wyjeżdża za granicę. On wyjeżdża do Londynu na operację serca. Natomiast po pobycie w Londynie, kiedy okazuje się, że zmienione zostały warunki, znaczy inaczej było w celi, gdzie tam był włączany jakiś taki elewator, który powodował zakłócenia pracy serca, także utratę słuchu. Natomiast w Londynie okazało się, że operacja prawdopodobnie nie będzie konieczna i Moczulski zamiast operacji wykorzystał wizytę do... odbył tournée polityczne. Był we Francji, był w Wielkiej Brytanii, był w Stanach Zjednoczonych i był w Kanadzie. Potem wrócił jeszcze do Londynu jeszcze raz na badania, które potwierdziły, że operacja nie jest konieczna. I wpuścili go... Słucham? Też w Szwecji. Wtedy? Tak. Wtedy był w Szwecji? To nie. No dobra, ale to jest nieistotne. Dobra, i w każdym razie wpuścili go do Polski, bo zaczynała się... Przejechał problem. No, być może, że tak. W razie zaczynała się trzecia pielgrzymka papieża i z tego powodu władza go wpuściła. Znaczy nie chciała awantury, bo możemy sobie zadawać pytania, czemu go wpuścili z kolei do Polski, prawda? Na przykład Kornela, jak wiemy, Kornel dobrowolnie wyjechał z kraju, tam oszukali go, ale dobrowolnie wyjechał. Natomiast jak chciał wrócić potem, no to już go nie wpuścili. Moczulskiego wpuścili, bo była trzecia pielgrzymka papieża. Moczulski na Zachodzie miał spotkanie między innymi z emigracją ukraińską, z tymi banderowcami. Przebieg tego spotkania jest charakterystyczny, on to opisuje, jest to nagrane na YouTubie, więc polecam wam odsłuchanie, jak on to mówi. Natomiast cała ta jego relacja sprowadza się do tego, iż jak wszedł na salę i tak schodził, przechodził między stolikami do stołu prezydialnego, to miał wrażenie, że za chwilę ktoś mu wbije nóż w plecy. Taka była, taką czuł niechęć do siebie na tym spotkaniu z Ukraińcami, z banderowcami, znaczy no, emigracją banderowską, ołunowską. Miał przygotowany jakiś referat, odłożył go. Mówił z głowy, albo raczej z serca i zaczął referat trochę jak ja, tylko ja na tym gorzej wyszedłem. To znaczy on... Nie jesteś Moczulski. Nie, brakuje mi dużo. On zaczął referat od zdania krew. Krew leży między nami. I czyli zaczął od najtrudniejszego problemu w tych relacjach. No. Z tym, że szło mu lepiej niż mnie, dlatego że mówi, że jak skończył, to wszyscy no, prawie płakali. No, może, że płakali mężczyźni, ale że mieli łzy w oczach. O, może tak. Znaczy, było to gra na emocjach. Zrobił to, co Pluta. W tym referacie, gdzie on mówił właśnie, nie jesteśmy sąsiadami, jesteśmy braćmi. Prawda? Pamiętajmy o tej tradycji, która nas łączy, o tych wiekach historii, współpracy pierwszej Rzeczypospolitej. Moczulski wraca. W roku 88 ukazuje się analogiczne, jak w sprawie ukraińskiej, oświadczenie Rady Politycznej w sprawie niepodległości Litwy. To ciekawe, dlatego że
Ja mówiłem o tym, że wygodniej byłoby KPN-owi w roku 80 zacząć temat federalizmu od Litwy, która nie budziła takich emocji jak Ukraińcy, prawda? Zaczęli jednak od Ukraińców. Następnie przychodzi rok 89, trzeci kongres KPN-u, który jak pamiętamy, wielu z was przecież pamięta to, czy może brało udział w tym kongresie. On się zaczął wtedy, kiedy rozmowy okrągłego stołu i od razu się skończył, bo bezpieka tam wjechała. Natomiast druga część kongresu była u mnie w Krakowie. Mówię u mnie, bo to było w mojej parafii świętego Józefa, w kamieniołomie dokładniej, tym parafialnym. I tam został uchwalony program Konfederacji Polski Niepodległej, w którym to programie znajdował się taki punkt jak Europa Środkowo-Wschodnia w nawiasie Międzymorze. I to jest pierwszy moment, kiedy w programie KPN-u pojawia się słowo Międzymorze. Bo tutaj panowie mi dali zarzut, że ja nie mówię o Międzymorzu. No, mówiłem o najważniejszej i mówię o najważniejszej kwestii w sprawie Międzymorza. O stosunkach polsko-ukraińskich, prawda? To jest kluczowe. Bez Ukrainy nie ma Międzymorza dla nas. W ogóle cała ta koncepcja nie ma sensu. Może ma sens dla Amerykanów, może ma sens dla innych, tam nie wiem, Chorwatów czy kogo, nie dla Polaków. Dla Polaków, dla nas koncepcja Międzymorza ma sens tylko z Ukrainą. I tu się po raz pierwszy ta koncepcja Międzymorza pojawia, ale o dziwo, po raz pierwszy pojawia się inna koncepcja, nie tylko nazwa Międzymorze, ale pojawia się inna koncepcja Międzymorza, ABC. Czyli pojawia się temat obszaru aż po Bałkany, poniżej Karpat, na południe od Karpat, prawda? Bo to Międzymorze utożsamiane z koncepcją federalizmu marszałka Piłsudskiego, to jest ten obszar na północ od Karpat, prawda? Czyli to są w granicach Polski przedrozbiorowej, te sześć państw. Polska, Ukraina, Litwa z Białorusią, czyli Wielkie Księstwo i dawne Inflanty, czyli Estonia i Łotwa. Prawda? Natomiast po raz pierwszy, dopiero w roku 89, w marcu, w programie KPN-u pojawia się Międzymorze, nazwa Międzymorze i od razu pojawia się ta nazwa wraz z maksymalnym zasięgiem. Schodzimy na południe od Karpat, mamy Czechosłowację, prawda? Mamy Węgry, Rumunię, Bułgarię, Jugosławię. Jakoś nikomu do głowy nie przychodzi, żeby Grecję do tej koncepcji szerokiej, tej ABC włączyć. Aczkolwiek w Trójmorzu jest Austria, prawda? Co jest trochę dziwne. Co jest w tym programie KPN-u? Polska jest największym czynnikiem polityczno-państwowym w całej strefie. Również aż na południe po Adriatyk. Polska jest największym czynnikiem w całej tej strefie i jej postawa oraz jej działania w poważnej mierze zdeterminują kierunek przemian wszystkich tych państw. Czyli jak gdyby to, co on poprzednio była mowa, Moczulski mówił, że czas idzie w taką stronę, że Polska, nasza rola będzie rosła w regionie, ale miał na myśli ten region na północ od Karpat. Teraz mowa jest o regionie tym dużo większym i mowa jest o tym wyraźnie, że musimy mieć świadomość, że my jesteśmy w tym regionie liderem i my zdecydujemy. Ale co jest dalej? Dalej pojawia się fundamentalne zdanie. Ponadto Polacy mają oczywiste zobowiązania historyczne wobec narodów, z którymi wcześniej żyliśmy w ramach jednej federacyjnej Rzeczpospolitej. I jeszcze raz jest to podkreślone. Dla Polaków najważniejsze jest pojednanie z Ukraińcami i z Litwinami. Jest mowa o tym, że stosunki w ramach Międzymorza są nacechowane bratobójczymi walkami. No pamiętajmy, to nie jest tylko konflikt polsko-ukraiński, polsko-litewski. To jest konflikt
węgiersko-słowacki, to jest konflikt węgiersko-rumuński, pretensje Węgier do Rumunii o Siedmiogród, do Słowacji o Koszyce, antagonizm czesko-słowacki, to jest, no, Jugosławia to jest w ogóle jeden wielki kocioł, prawda, zwłaszcza Serbia, Chorwacja, prawda, i cała reszta, można powiedzieć, wszystko, co się dzieje w Bośni i Hercegowiny, to jak gdyby tutaj Moczulski, czy Konfederacja Polski Niepodległej mówi o Międzymorzu jako o całej strefie ABC i mówi, że jest to jeden wielki kocioł, gdzie narody sąsiednie są ze sobą skonfliktowane, prawda? Jak gdyby rzuca też nasz konflikt z Ukrainą i z Litwą na szersze tło i mówi, to nie jest w tym... To nie tylko nasz problem. Tak, to nie jest nasz problem, to nie jest nic nowego. Tutaj, w tym regionie, tego typu konflikty, właśnie zbrodnie, były na porządku dziennym. No, trochę według zasady divide et impera, dzieli rządź, prawda? To znaczy, te narody wszystkie, pamiętajmy, przed pierwszą wojną, no, bo nie wszystkie, ale większość była pod panowaniem obcym i zaborcy, nie tylko Austriacy, w stosunku do Polaków i Ukraińców w Galicji Wschodniej, ale wszyscy prowadzili tą metodę dzieli rządź. Następnie sformułowane są cztery zasady, na jakich powinno być oparte współżycie tych narodów na tym obszarze. Zasada samostanowienia, zasada życia w granicach etnicznych, co biorąc pod uwagę deportacje i zbrodnie, które miały miejsce, to oznaczało w praktyce akceptację granic powojennych. Czyli dla Węgrzy, no mówił o tym przed kolacją minister Kasprzyk, prawda? Pretensje Węgier... Albo minister Kasprzyk, albo ktoś z nas. Że oni Trianon nie uznają. Tak, tak. I że Węgry wracają do tej polityki XIX-wiecznej, mają pretensje o Siedmiogród. No, do całego świata mają w tej sytuacji pretensje, prawda? Więc oczywiście trzeba mieć świadomość, że jeżeli te partykularyzmy, nacjonalizmy, wzajemne pretensje zwyciężą, no to jesteśmy jako region w dupie, prawda? Wszyscy i oczywiście rozegrają nas Niemcy, Rosjanie przede wszystkim, tam na południu to może bardziej Niemcy, może Włosi, w razie zostaniemy rozegrani. To nie tylko tak, że w relacjach polsko-ukraińskich, jeżeli my się nie dogadamy i będziemy sobie skakać do gardeł, to nas Rosjanie rozegrają. To jest, cały region stoi na tym samym, jak gdyby jedzie w łóżku i powinien zaakceptować te zasady. Samostanowienia, granice etniczne, przepuszczalność granic, wzajemna tolerancja i akceptacja mniejszości narodowych ewentualnie na swoim terenie. I zostaje po raz pierwszy w tym programie sformułowany element, który będzie bardzo silnie występował później, to znaczy postulat integracji Międzymorza, tego szerokiego Międzymorza, w którym oczywiście fundamentem jest... Trójmorza. Czyli Trójmorza, tak. Postulat integracji przy założeniu, że podstawą tego jest pojednanie polsko-ukraińskie. Prawda? Bo Polska jest najważniejszym krajem w regionie, my decydujemy o jego przyszłości, a dla nas najważniejsze jest pojednanie z Ukrainą. Tu zresztą mamy zobowiązania historyczne. Następnie ukazuje się u progu niepodległości. To jest wydane w 90 roku. I tutaj się ukazuje, to ma cztery duże rozdziały i cały jeden rozdział ma tytuł Międzymorze. Czyli tu widzimy, jak w roku 80 w programie KPN-u to pojęcie Międzymorza, rozumianego jako ABC, się pojawiło, to w następnym roku jest ta broszura Moczulskiego. Ona liczy 60 stron, więc to taka już, można powiedzieć, mała książka. Zaraz większa od rewolucji. Od rewolucji i tu jest bardzo obszerny rozdział o Międzymorzu. Po raz kolejny jest on formułowany według definicji strefy ABC. Jest tutaj sformułowana bardzo wyraźna, moim zdaniem, polemika
z tą koncepcją giedroyciową, tak jak ja ją rozumiem. No Andrzej, wiem, że już kiwa głową na nie. Chodzi mi o stosunek do Rosji. Zobaczymy jutro. I teraz, co tutaj pisze Moczulski? Wszystkie dotychczasowe próby przejęcia przez Rosję kulturowych wartości Zachodu nie powiodły się, bo zawsze w powstającej mieszance cywilizacyjnej zwyciężały pierwiastki wschodnie. Kolejna próba przeszczepienia z Zachodu wartości, takich jak wolność lub instytucji, takich jak demokracja, próba, która obecnie się tak dynamicznie rozpoczyna, żeby to przeszczepić w Rosji, rok 90, może dać w efekcie coś zupełnie innego, niż to sobie w zachodniej Europie potrafimy wyobrazić. Czyli jednym słowem bardzo wyraźnie się dystansuje, jakby chciał powiedzieć, kto wierzy, że Rosję się da zeuropeizować, to Bóg z nim, ale ironicznie się wypowiada, że efekt tej westernizacji Rosji będzie prawdopodobnie zupełnie inny, niż się tym westernizatorom wydaje. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy, jakie nadzieje wiązano z Putinem i tą westernizacją, którą on przeprowadzał, Niemcy zwłaszcza, jakie nadzieje wiązali, no to efekt przeszedł chyba najśmielsze oczekiwania, tak można w największym skrócie powiedzieć. I teraz Moczulski mówi tak, przestrzega przed tymi, którzy uważają, że jest możliwa szybka integracja Polski z Zachodem, w sensie przyjęcie nas do Unii Europejskiej i przyjęcie nas do NATO. On to pisze w roku 90. Dzisiaj jak się to czyta, to się może wydawać, że nie miał racji, że się pomylił. Ale no, pamiętajmy, że jak pisał to w roku 90, to do przyjęcia nas do NATO jeszcze trzeba było czekać 9 lat, a do przyjęcia nas do Unii Europejskiej trzeba było czekać 14 lat, prawda? Więc dzisiaj się wydaje, że nie miał racji, bo przecież jesteśmy w NATO i w Unii, ale jak sobie przypomnimy, że on to napisał w roku 90, to miał rację, prawda? Przestrzegając, że tego szybkiego przyjęcia nie będzie. I on mówi, w związku z tym kraje Międzymorza, bo wszystkie są w tej samej sytuacji, powinny się integrować między sobą. Prawda? Żeby miały większą siłę, większą atrakcyjność, a także po to, żeby wciągnąć na pokład Ukrainę i Litwę, te były kraje Polski przedrozbiorowej, które Moczulski prognozował, nie zostaną przyjęte do Unii Europejskiej i do NATO. Zresztą rzeczywiście do NATO w 1999 roku, przypominam, Polska, Czechy, Węgry. Reszta znalazła się poza NATO i czekała jeszcze... Było wystawanie, czy da się dalej przeprowadzić? 5 lat, prawda? Wcześniej podpisano układ Rosja-NATO i Amerykanie się bali, że jak coś zrobią, więcej poniżej... No tak, no ja to wszystko rozumiem. Z tym, że ta koncepcja Międzymorza, którą Moczulski tu rozwija, i postulat integracji, to nie jest postulat integracji tych państw wewnątrz Unii Europejskiej, tylko to jest postulat integracji tych państw, bo będziemy długo czekać na przyjęcie do NATO i do Unii Europejskiej i nie zostaniemy przyjęci prawdopodobnie wszyscy. Prawda? Jak gdyby, co do tego ostatniego się pomylił. Bo jeżeli popatrzymy na to, że na duże rozszerzenie Unii w roku 2004, jak gdyby, jak to czytałem, jeszcze będzie następna pozycja, tam jeszcze wyraźniej sformułuję swój sceptycyzm. Jak to, ale już szybko idę, więc docencie to. Więc jak to czytałem, to zrozumiałem, jak wielkim cudem był rok 2004.
rozszerzenie Unii o 10 państw. To znaczy, a dwa lata później do NATO jeszcze dochodzi Rumunia i to znaczy w najśmielszych marzeniach najwięksi optymiści na coś takiego nie liczyli. Co się stało w roku 2004. Nie liczył również na to Moczulski. W każdym razie podkreśla jeszcze na koniec, że najważniejsze znaczenie ma wyraźne ostudzenie, jeżeli nie całkowite wygasanie konfliktu polsko-ukraińskiego. On mówi, sam wygasa. Nie, że my mamy wygaszać. Następuje jego wygasanie. 70 lat temu przesądził on konflikt polsko-ukraiński o losie obu narodów. Każdy z nich oddzielnie w odstępie 20 lat został zniewolony przez Rosję. Chyba nas to czegoś powinno nauczyć. Wśród Ukraińców coraz wyraźniej ujawnia się świadomość, że nie ma niepodległej Ukrainy bez niepodległej Polski. Ja zapomniałem powiedzieć, ale jak Moczulski był w 87 roku na Zachodzie, to usłyszał od żony Steczki, czyli premiera rządu ukraińskiego w 41 roku w Lwowie, usłyszał to zdanie, że Bandera i Steczko po wojnie, między innymi po tych rozmowach z Roweckim w Sachsenhausen, doszli do wniosku, że nie będzie niepodległej Ukrainy bez niepodległej Polski. I jak Moczulski był w 87 roku i z nimi rozmawiał, to dla nich mówimy o nacjonalistach ukraińskich za granicą. Bo to jest duża różnica. Nacjonaliści ukraińscy w Ukrainie są dużo mniej dojrzali. Sława Steczko wróciła na Ukrainę w latach 90. i rozmawiała później z Moczulskim. Moczulski mówił, że ona nie może się dogadać z tymi nacjonalistami ukraińskimi. Bo Ukraińcy na Zachodzie przebyli pewną drogę i dla nich pewne rzeczy są już oczywiste. Na przykład właśnie nie ma niepodległej Ukrainy bez niepodległej Polski. Natomiast nacjonaliści ukraińscy, na przykład Załużny, być może trzeba mu dać czas, żeby zamiast portretu Bandery, albo żeby obok portretu Bandery, żeby on umieścił to hasło. Nie ma niepodległej Ukrainy bez niepodległej Polski. Ale te procesy, które tam się odbywają, są bardzo szybkie. Ja wam na koniec chcę puścić, mam jajko niespodziankę dla was na koniec. Po tośmy to przygotowali. 3 minuty. Zobaczycie. I dalej on tutaj podkreśla jeszcze, Moczulski, w tej analizie, że pod względem geopolitycznym przynależność do Rzecza Dniepru, czyli Ukrainy, decyduje o stosunku sił między Rosją a Międzymorzem. To znaczy, jak Rosja ma do Rzeczy Dniepru, to jest hegemonem. Jak Rosja nie ma do Rzeczy Dniepru, to Międzymorze może liczyć na podmiotowość. Czyli to jest to, o czym mówimy cały czas. Relacje Polska jest w tym regionie liderem i my nadajemy ton, a pojednanie polsko-ukraińskie jest po prostu kluczowe dla przyszłości tego całego regionu, aż po Adriatyk. I ostatnia rzecz, to jest tezy programowe przyjęte na kongresie KPN-u w roku 92. Tutaj generalnie pojawia się koncepcja Międzymorza rozumianego jako strefa ABC. Powtarza się jeszcze raz przepowiednia, że nie dojdzie do szybkiego przyłączenia Polski i innych krajów regionu do NATO i do Unii. I znajduje się jedna rzecz, gdzie Moczulski się wyraźnie pomylił. To znaczy on mówi, do Unii Europejskiej wejdą Czechy, może jeszcze Węgry, Słowenia. Wątpliwe, czy Słowacja i Chorwacja
No oczywiście republiki Prybałtyka i Ukraina nie mają szans. Takie było stanowisko Moczulskiego w roku 92 i taki widział sens Międzymorza. Wciągnąć ich na pokład tej federacji, integracji, którą my tu stworzymy, bo wtedy jest nadzieja, że one również zostaną przyjęte do Unii i do NATO, a wtedy relacje polsko-ukraińskie są kluczowe dla całej przyszłości. Proszę was, jest w pół do. Ja tutaj mam szczegółową analizę, co dalej. Takie moje przemyślenia na temat tego, co dalej. Nie. Nie. Nie, ale nie wszystko. Ja teraz mam niespodziankę, Jajko. To dobra, ten film. Ja chcę powiedzieć teraz jeszcze dwie rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne. Rzecz pierwsza. Chcę powiedzieć, że w zeszłym roku razem z żoną podjęliśmy decyzję, że zapraszamy do siebie rodzinę ukraińską. Zaprosiliśmy panią z Hulajpola. Przypadkowo znalazłem na Facebooku taką organizację islamską, która się zajmuje migrantami i oni mówili, że szukają miejsca dla rodzin ukraińskich. Na wsi mamy taki nieduży dom, ale mówimy łazienka i jeden pokój jest dla was, dość duży, plus wspólnie korzystamy z reszty, kuchnia, ogród, prawda, i tak dalej. Powiedziałem, żeby pani przyjechała do sąsiedniej wsi. Wyszedłem na przystanek, zobaczyłem dwa chodzące nieszczęścia, to znaczy tą babkę 40-paroletnią i tą jej córeczkę. Tą babkę, no. 40-paroletnią. I to jej dziecko. No po prostu nieszczęście. Oni mieszkają w Hulajpolu. Hulajpole jest za Dnieprem. To jest ten obszar taki dość silnie rosyjski. Ona zresztą tak słabym ukraińskim mówiła tam, podawała mi rosyjskie nazwy potraw ukraińskich. Jak pisałem te nazwy w internecie, to mnie potem inni flekowali, czemu piszę po rosyjsku. A ja mówię, że mi Ukrainka takie nazwy podała. Nie, mówi się, że w miejscowym języku mówił. Ale rzeczywiście oni tam mówią, to się chyba Murzyk czy Surzyk nazywa ten. Surzyk. Taki, ona zresztą chodziła do szkoły średniej w Związku Radzieckim, czyli po rosyjsku. Jej córeczka zna ukraiński, bo chodzi do szkoły ukraińskiej, gdzie się uczy po ukraińsku, ale matka dopiero tam na studiach miała kontakt z językiem ukraińskim. Ale dopiero bo, no tak. Się nauczył po ukraińsku. No, słuchajcie, każdy może, mieszkali u nas 5 miesięcy. Ja jej znalazłem pracę w pizzerii w Nowym Sączu. Ona tam pracowała za najniższą oczywiście wynagrodzenie. Pracowała w takim systemie, że co trzeci dzień, cały dzień. To oznacza, a my mamy dom we wsi 20 km od Sącza. To oznacza, że co trzeci dzień o 10:30 w nocy wsiadałem w auto. Jechałem do Nowego Sącza, bo nie ma żadnego autobusu, pociągu tym bardziej. Jechałem do Nowego Sącza sam albo z żoną. Czasami żona mówiła, jedź ty, bo ja już ja idę spać, ja nie dam rady po prostu. Ja bym cię po kobiety. Jechała ze mną ta córeczka 14-letnia, bo to była dla niej atrakcja. Jeździliśmy do Sącza, pani wsiadała, przyjeżdżała do nas. Potem dwa dni miała wolnego i znowu. Rano szła sama na autobus. A o 11 w nocy przywoziłem ją i tak przez 5 miesięcy. Przez 3 miesiące dostawałem, czy trochę dłużej, dostawałem od państwa pieniądze na nią i również na to dziecko. Wszystkie pieniądze jej przelewałem na konto. Mam przelewy, bo też przypuszczałem, że zaraz ktoś wystartuje, że ja na niej zarobiłem, prawda?
Mało tego, kupiłeś tą miejscowość, którą miałeś już od 15 lat. Chcę powiedzieć, że jakoś specjalnie mnie nie zrujnowała, dlatego że mieszkaliśmy pod jednym dachem i tam no, trochę więcej prądu czy na jedzenie wydałem, ale jest to może jedna z tych rzeczy, z których jestem najbardziej dumny w życiu. Nie z KPN-u, gdzie się zapisałem w roku 82, albo pod koniec pierwszego, już nie pamiętam, po stanie wojennym, po 13 grudnia, tylko z tego, że ją przyjąłem. Nauczyłem się, nie. Jak widzicie, to się wiąże z dużymi moimi emocjami, dlatego, że bardzo wiele czytałem i też tych żartów, które tutaj panowie mówili, prawda, na temat tego, co to jest przyjąć do siebie Ukrainkę, prawda, mam same dobre wspomnienia. Dalej jeszcze ona po 5 miesiącach, ponieważ my nie mieszkamy zimą na wsi, bo tam jest za zimno, trzeba by ogrzewać, to jest ruina finansowa, więc ona dalej ma pracę w tej pizzerii, do dzisiaj tam pracuje. Stać ją na to, mimo że zarabia najniższą pensję, stać ją na to, żeby wynająć sobie za własne pieniądze mieszkanie w Nowym Sączu, mieszka blisko rynku, mieszka tam już od października do teraz, utrzymujemy z nią relacje, nauczyła nas na przykład, jak się pracuje na grządce, bo my z żoną to mieszczuchy, więc nie umiemy sadzić marchewki, buraków. Ona nas nauczyła. Nauczyła nas wielu... Przyjedziesz do mnie, też się nauczę. Zaproś Ukraińców, to cię nauczą. Kogoś ze wsi. No, pewnie byłby to kłopot, natomiast tu było to przy okazji. Chcę, żebyś się wzruszał tak mną, jak Ukrainką. Ale jesteś... Jak będziesz w potrzebie... Jesteś zazdrośnikiem. Słuchajcie. Już nie bądź zazdrośnikiem. Tylko żeby nie wyszło, że Polacy są takie lewusy, nie potrafią marchewki. Słuchajcie, ja nie potrafiłem. Słuchajcie, nikomu nie życzę, żeby znalazł się w obcym państwie, w obcej wsi i żeby cały jego dobytek mieścił się w małej walizce. Nikomu tego nie życzę. Ona mieszka w Hulajpolu. Do dzisiaj z tego miasta już nic nie zostało. Ona po prostu obserwuje w internecie, jak Rosjanie, obserwowała w internecie, jak Rosjanie stopniowo zajebali to miasto, spalili dom, sklep. Część jej przyjaciół nie żyje. W tym roku nie mam, nie goszczę Ukraińców. Natomiast w tym roku okazało się, że w Limanowej ludzie, którzy też gościli rodziny ukraińskie, te rodziny wróciły na Ukrainę, do Stanisławowa, Iwano-Frankiwska. Tam powstała fundacja. Fundacja, która trudni się produkcją siatek okopowych i świeczek. Zimą zwłaszcza te świece okopowe były potrzebne na froncie. I oni tam głównie z woskiem jeździli z Limanowej do Iwano-Frankiwska. Mieli już 4 wyprawy. Po tym, jak ja zacząłem z nimi współpracować, założyliśmy stronę internetową Limanowa dla Ukrainy. 5. wyprawa, zebrali wśród znajomych przedsiębiorców limanowskich 26 tysięcy w 3 tygodnie. Kupili powerbanki, śpiwory. Ja kupiłem od siebie kawę, bo mi zależało, i to dobrą kawę. Zależało mi na tym, żeby kupić lawaczkę dla żołnierzy ukraińskich. Nie kurwa najtańszą. Dobrą kawę chciałem im kupić po prostu, od lacha, żeby mieli proszki do prania, różne takie rzeczy. Mamy baner z firmami limanowskimi, tam jest również firma mojej żony, z podpisami żołnierzy, gdzie dziękują za otrzymany dar. Następnie podjęliśmy zbiórkę publiczną. Zbiórka w internecie na pomagam.pl przyniosła 5 tysięcy złotych. Zorganizowaliśmy koncert znanego wam Jana Kondraka. Kondrak zrobił koncert Limanowa dla Ukrainy i sądzę, że Limanowa przez najbliższe 10 lat
takiego koncertu nie zobaczy, jaki zrobił Janek Kondrak wtedy. Będą nim żyli. Śpiewał, jest w internecie, są nagrania, może się zobaczyć, śpiewał po polsku, śpiewał po ukraińsku. Myśmy wystąpili o patronat do burmistrza Limanowej, wystąpiliśmy o patronat do starosty limanowskiego. Jeden jest pisowcem, drugi PSL-owcem. Nie było problemów, objęli patronatem. Po koncercie była zbiórka, bo koncert był za darmo. Zebraliśmy kolejne 5 tysięcy złotych. Zbiórka do puszek. Pieniądze były liczone po koncercie z udziałem męża, że tak powiem, zaufania. 5 tysięcy złotych były wpłaty 200 złotowe. To nie dało tak, że 4 osoby wrzuciły 200 złotych. Jedna osoba wrzuciła 200 złotych. Tych 200 złotówek było 3 czy 4. Prawda? Zebraliśmy drugie 5 tysięcy złotych. Najlepsze jest to, co było dalej. Ale Międzymorze? No to jest między... Poczekaj chwilę. To jest praktyka. Przedtem była teoria Międzymorza w KPN-ie, a teraz jest praktyka Międzymorza. Napisaliśmy do biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza prośbę, że chcemy przeprowadzić zbiórkę publiczną po mszach do puszek. On się zgodził, co trzeba docenić. Pod warunkiem, że zgodę wyrażą księża proboszcze. To się nie wszyscy zgodzili. Nie wszyscy się zgodzili. Stałem pod kościołem w Limanowej cały dzień. 8 mszy świętych. 8 razy credo. 8 kazań tych samych. 8 razy przekazałem żonie znak pokoju, bo żona też stała. Ileśmy zebrali w tych kościołach limanowskich po mszach świętych w jedną niedzielę? No ile? 2000 zebrałem w biednej mszy, gdzie były tylko dwie msze święte. 2000 zebrałem. Biednej, gdzie nie ma żadnej przedsiębiorstwa, agroturystyki, po prostu bida z nędzą. Trzeba dać biedakom. Tak ludzie mówili. No ileśmy zebrali? Ale powiedz, bo mało. Czas ucieka. No ale czekam na wasze propozycje. No już były. Mało wszystko. No były. 130. Dużo pieniędzy zebrali. Milion złotych. Zebraliśmy prawie 50 tysięcy złotych. To znaczy, jak stałem pod tą Limanową, było to 8 mszy świętych, obserwowałem, kto daje. Młodzi nie dają, to nie jest ich wojna. Oni są bezpieczni, ich to nie interesuje. Dużo dawało starszych pań i to był często bilon. Często 10 złotych, taki złożony, prawda, albo one noszą to w chusteczce higienicznej, mają paczkę chusteczek higienicznych i tam mają 10 złotych, na przykład, że nie w portfelu, tylko w tej chusteczkach. I to dawali. Trzeba biedakom pomóc. Średnie z reguły dawały kobiety i mężczyźni w średnim wieku, trochę młodsi od nas. Jak stałem, no bo jak patrzyłem, ktoś rzuca stówkę po mszy świętej, no to gdzieś, no starałem się z nim złapać kontakt wzrokowy, tak? Ludzie jakby się wstydzili, byli oschli, wręcz tacy odpychający. Ale on swoje uczucia wyraził tą stówką, którą wrzucił na mszy świętej w Limanowej, gdzie proboszcz nie zapowiedział tydzień wcześniej, że będzie zbiórka na Ukrainę. Po prostu zapowiedział w czasie tej mszy, będzie zbiórka na Ukrainę. Gość wyszedł, Ukraina, wyjął z portfela, wrzucił stówę. Z kamienną twarzą, nie patrząc mi w oczy. I jeden gość powiedział najważniejsze zdanie, jak gdyby taką puentę. Dziękuję, że pan stoi. Mówi, ludzie są dobrzy. Trzeba tylko zapukać. I tak sobie pomyślałem, myśmy w sumie zebrali 60 tysięcy złotych plus ponad 30 tysięcy w darach, bo w Dobrej zbierali na uchodźców śpiwory, koce, ręczniki
i mieli za to kupione takie 202 paczki dla uchodźców. Ale uchodźcy nie przybyli i oni te paczki nam dali, 202 paczki. Myśmy to policzyli, że lekko licząc to jest 30 tysięcy. Czyli jednym słowem w czasie jednej zbiórki publicznej zebraliśmy w powiatowym miasteczku prawie 100 tysięcy złotych. Dobrze, a czy możemy już przerwać? I na koniec chciałbym puścić wam 3-minutowe nagranie. Nie puścisz teraz, bo trzeba by wszystko roz... Nie, ale dźwięk jest ważny. To, co tam jest nagranie, będziecie widzieć faceta, który mówi, a mnie interesuje to, co on powie. Zobaczysz Mateusza Lachowskiego, którego wszyscy znamy, głównie z TVN-u. Głównie nie z TVN-u, tylko z Polsatu. W Polsacie, tak? Ale był w TVN-ie długi czas. Albo już tutaj jest. Dobra, jadę do Azowa, spotykam się z dowódcą teraz batalionu, mówię właśnie rok temu, w maju, a wcześniej dowódcą roty. Po prostu dużo się mówiło tutaj w Polsce o tym, najpierw o tym prawym sektorze, a potem o tym Azowie, że to naziści. I ja też myślę sobie, dobrze, to ja to sprawdzę. Dowiedziałem się, gdzie tu kontakt złapałem od jednego żołnierza do drugiego, napisałem do trzeciego, skontaktowałem się z dowódcą batalionu w innym oddziale Sił Zbrojnych Ukrainy, który on jest po Azowie, część jego oficerów jest, wszyscy oficerowie też są z Azowa dawniej, tylko po prostu byli już wyszkoleni i dostali propozycję służenia w armii i poszli do innego oddziału. A w ogóle ten Rodion, to jak wpisałem jego imię i nazwisko, to się wyjaśni, pokazały propagandowe materiały na Russia Today, o nim z twarzą, myślę, ciekawi ludzie, jadę. Przyjechałem, zrobiłem wywiad z nim, potem odesłano mnie do jego dowódcy kompanii jednej, która była na froncie, pojechałem, przenocowaliśmy u nich. Myślę, dobrze, jest w porządku, nic mi złego nie zrobili, żadnych rosyjskich nie ma, tylko te azowskie, ten symbol Azowa gdzieś wszędzie się pojawia. I następnego dnia omawiam się z tym dowódcą kompanii, on pseudonim trener, imię jest Siergiej Tiszczenko na nazwisko, omawiamy się na wywiad. Siadamy przed okopem, tam gdzieś w tle coś wybucha, ale to druga pozycja, więc w miarę bezpiecznie i gadamy. No ja go pytam, o co on walczy, gadamy o relacji z Polską i on zaczyna mówić w pewnym momencie, że kiedyś mieliśmy taki piękny kraj, najpierw Ruś Kijowską, gdzie była tolerancja, gdzie była wolność, a później mieliśmy taki piękny kraj razem, Rzeczpospolitą. Ja tak siedzę, myślę, Jezu, coś tutaj nie gra, nie? I tak go pytam, to o co wy teraz walczycie? W co ty wierzysz? Ja wierzę, że stworzymy intermarium. Ja mówię, jakie intermarium? No Polska, dwa morza, wspólny ten, bo wtedy Rosja będzie słaba, my walczymy przeciwko Rosji. My jesteśmy za Polską, Bilecki.